Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, czy podjęli refleksję nad pewnym fragmentem rzeczywistości kulturowej, który dotyczy wszystkich nas, jak tu jesteśmy, jak jesteśmy uczestnikami pewnej tradycji kulturowej europejskiej, mianowicie nad tradycjami związanymi ze świętowaniem, zwłaszcza świętowaniem świąt Bożego Narodzenia, więc mieszczących się w pewnej tradycji kanonu chrześcijańskiego. Warto zaznaczyć to, że czas święty objawia się także tym, że wtedy możliwe jest adekwatne rozpoznanie świata w sposób taki, jaki jest niemożliwy w innym czasie. To znaczy człowiek sobie może wtedy wyobrazić, jak wygląda przyszłość w sposób lepszy niż zazwyczaj. To znaczy możliwe są wróżby. I te wróżby są wyorakie. Po pierwsze są to wróżby odnoszące się do zjawisk natury atmosferycznej. Wtedy na podstawie różnych zjawisk przyrodniczych wnioskujemy, jak będzie wyglądała zima, jak będą wyglądały nasze zbiory w konsekwencji. To mogą być wróżby dotyczące pomyślności ekonomicznej. Tu na przykład snopy zboża, które umieszczano, zanim się pojawiła choinka, w rogu izby, były traktowane jako źródło słomek, którymi chłopi rzucali w powałę i zastanawiali się, czy słomka zatrzyma się w powale, czy nie. Jeśli się zatrzymała, to wierzono, że w przyszłym roku powodzenie ekonomiczne będzie bardzo znaczne, a jeśli słomka spada z powrotem na podłogę, to wtedy właśnie wróżba była negatywna. No i wreszcie trzeci rodzaj wróżb to wróżby o charakterze matrymonialnym, to znaczy właściwie najpopularniejszy rodzaj wróżb ludowych. Panny na wydaniu wyciągały słomki spod obrusa, jeśli tam była słoma, albo z snopka stojącego w kącie izby i wróżyły sobie na podstawie tego, jak słomka wyglądała, czy w najbliższym roku wyjdą za mąż, czy nie. Jeśli słomka była złamana, to bardzo źle to wróżyło. Jeśli była piękna, prosta, prawda, i odpowiedniej barwy, to wtedy wróżyło to tej pannie właśnie dobrze. No i oczywiście odpowiednikiem tych wróżb matrymonialnych, by tak powiedzieć, są rozmaite psikusy i żarty, które tradycyjnie wiązały się ze świętowaniem. Między innymi zamalowywanie wapnem szyb w oknach domów, w których panna jest na wydaniu, które to zamalowywanie właśnie służyło podkreśleniu, prawda, że to zainteresowanie jest kawalerów z wioski duże, że panna cieszy się powodzeniem, że jest jakoś tam przedmiotem zainteresowania chłopców czy mężczyzn. No i wreszcie symbol był to na tyle trwały, co można tu żartobliwie podkreślić, że ponieważ w czasie świąt nie wolno pracować, więc nikt nie mógł tego wapna zmazać przez kilka dni świętowania i dopiero faktycznie po Nowym Roku następowało mycie tej szyby i właściwie wtedy ten znak wtedy znikał. Przy okazji naszych rozważań na temat tego, jakie wartości wiążą się z świętowaniem Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, powiedzieliśmy sobie, że wtedy zakładamy pewien rodzaj komunikacji ze światem przyrodniczym, który jest pośrednikiem między światem boskim a światem ludzkim. Komunikacji, która na co dzień jednak wygląda dość prozaicznie, to znaczy zwierzęta i rośliny są traktowane użytkowo, ponieważ w kulturze ludowej, chłopskiej, która funkcjonuje w świecie przyrodniczym w ten sposób, że jest uzależniona od tego świata przyrodniczego, nie jest możliwe kontemplowanie przyrody na sposób miejski, czy estetyczny, czy bycie ekologiem, tylko zwierzęta mają po prostu dawać żywność i podobnie właśnie rośliny mają dawać postawy ekonomiczne, postawy bytowe człowiekowi. Niemniej właśnie w czasie świąt, jak powiedzieliśmy sobie, zwierzęta i rośliny są traktowane w sposób szczególny. Podkreślamy dobroć wobec nich, pewien szacunek, próbujemy przebłagać, żeby było w przyszłym roku równie dobrze, być łaskawym dla nich. Tutaj można sobie żartem zadać takie pytanie właśnie, jak do tego właśnie tradycyjnego poszanowania dla zwierząt, z tego wynoszenia im potraw wigilijnych do obory czy do innych pomieszczeń gospodarskich, ma się ten obyczaj, który w taką właśnie kolosalną tutaj skalę ostatnio przybiera, mianowicie przekonanie, że na uczcie wigilijnej musi być koniecznie karp i wszyscy jak jeden mąż kupujemy karpie żywe, mordujemy je i delektujemy się nimi, ponieważ nie ma święta bez karpia. Świętowanie można też nazwać pewnym rodzajem gry czy zabawy w szerokim tego słowa rozumieniu, przy czym zabawa
jak wiemy, w kulturze tradycyjnej to nie jest coś, co jest traktowane w kategoriach ludycznych, w tym sensie, że budzi śmiech, budzi wyłącznie radość. Zabawa jest w pewnym sensie także poważna. Dlaczego jest poważna? Otóż zabawa to jest taki rodzaj czynności przedsiębranych przez człowieka, które po pierwsze są czynnościami, które zakładają pewne reguły, po drugie zakładają pewną organizację przestrzeni i po trzecie zakładają pewną organizację czasu. No i właśnie w tym sensie można powiedzieć, że świętowanie to jest coś takiego jak zabawa właśnie. Mamy organizację przestrzeni, to znaczy mamy organizację miejsca, w którym się dokonuje uczta wigilijna, gdzie dokonuje się pewien rodzaj obrządku religijnego, jeśli święta mają jeszcze ten sakralny wymiar. Pewne reguły obowiązują, to znaczy, jak powiedzieliśmy sobie, reguły rządzące zasiadaniem do stołu, liczbą potraw, rodzajem potraw, zabiegami wokół organizacji tychże świąt, no i wreszcie organizacja czasu. Wiemy, co w jakiej kolejności ma nastąpić. Czyli można powiedzieć, że czas święta to nie jest czas taki jak czas wolny typu urlop, prawda? Że kiedy definiujemy sobie pojęcie urlopu czy czasu wolnego, to mówimy, że to jest czas wolny od obowiązków, od tego, co jest na co dzień. Czas święta jest wolny od obowiązków tych, które wiążą się z codziennym życiem, ale nie jest wolny w ogóle. To jest czas niezmiernie silnie ustrukturyzowany, to jest czas podporządkowany pewnym nakazom wręcz. To znaczy nie można sobie święta w kulturze tradycyjnej obchodzić po prostu leniuchując. Święto to jest mnóstwo obowiązków. Od rana do nocy jesteśmy zajęci przestrzeganiem pewnych reguł, organizacją tego świata w określony sposób. Czasu, przestrzeni i przestrzeganie właśnie określonych zwyczajów, między innymi zwyczajów kulinarnych, ale nie tylko kulinarnych. W kontekście tych naszych rozważań można by zasadnie postawić pytanie, co pozostało dzisiaj z tradycji w gruncie rzeczy tak innej od tego, co dzisiaj uważamy za obowiązkowy wzorzec świętowania i tradycji, która w gruncie rzeczy nie jest jednoznaczna, nie jest jednorodna, bo heterogeniczna, bo z różnych regionów Polski wiemy o różnych obyczajach związanych ze świętowaniem, a więc na przykład o tym, że opłatek, który większość nas uważa za coś oczywistego, coś, co jest obecne podczas uczty wigilijnej, no w końcu nie jest tak znowuż rozpowszechniony, ponieważ wiemy, że na Pomorzu bardzo późno opłatek pojawił się w domach podczas uczty wigilijnej czy w innych rejonach Polski. No w każdym razie pytanie zasadnicze takie, czy to, co obserwujemy dzisiaj, no to w gruncie rzeczy jest rodzaj kontynuacji tradycji, czy bardziej jakaś nowa świecka tradycja budowana na bazie tych wyobrażeń o przeszłości. Po pierwsze należałoby powiedzieć, że większość z nas obecnie żyje w świecie radykalnie innym niż nasi przodkowie. To znaczy jest to świat jednak przede wszystkim miejski, a dopiero w dalszej kolejności wiejski, a nie tak jak miało to miejsce jeszcze 100 lat temu, kiedy no, Polska była jednak krajem przede wszystkim rolniczym, a dopiero potem przemysłowym. I tak naprawdę to kultura miejska poprzez media masowe, poprzez komunikację, która w tej chwili takie różne formy może przybierać, jest tak szybka i tak wieloaspektowa, kształtują wzorce zachowań, w tym wzorce świętowania, między innymi świętowania Świąt Bożego Narodzenia. Teraz kultura miejska wiąże się z pewnym typem stosunku do świata zewnętrznego, no także radykalnie innym niż kultura ludowa, mianowicie przede wszystkim tym się to wyraża, że człowiek w kulturze miejskiej nie żyje w cyklu przyrodniczym. Nie jest tak, że wschód i zachód słońca wyznacza jego cykl życiowy. Nie jest tak, że od sił przyrody jest tak bardzo uzależniony jak mieszkaniec wsi. Jego praca, którą wykonuje w różnych instytucjach znajdujących się w mieście, to jest praca w pewnym sensie wyabstrahowana ze świata przyrodniczego. Niezależnie od tego, czy jest zima, czy jest lato, równie dobrze możemy pracować czy w biurach, czy w innych instytucjach, czy w fabrykach. Człowiek żyjący w kulturze miejskiej, zwłaszcza w kulturze no, tego dynamicznego kapitalizmu, zwłaszcza tego, który się w Polsce pojawia po roku 89, to jest człowiek, który pracuje no, bardzo dużo i który na świętowanie ma coraz mniej miejsca, więc coraz mniej także ma możliwości robienia przygotowań świątecznych. To już nie jest tak, że się przez kilka dni, prawda, przygotowuje potrawy wigilijne. Coraz częściej korzystamy z półproduktów bądź z gotowych potraw kupowanych w sklepach, a zatem w pewnym sensie właśnie ta cała obudowa handlowa no, wkracza w nasze życie w sposób znacznie większy niż to miało miejsce w świecie kultury tradycyjnej. To nie są potrawy, które są
skonstruowany w ten sposób, że my sami pewne produkty uzyskujemy, uprawiając nasze własne ogródki, czy ziemię, czy hodując zwierzątka przy domu, to jest coraz bardziej podporządkowane właśnie temu rytmowi i tej specyfice życia miejskiego. Co ciekawe właśnie, co tu warto podkreślić, to, że wydawałoby się, że takie sytuacje powinny się wiązać z jakimiś próbami poszukiwania tradycji wiejskich. Wydaje się, że jest odwrotnie, prawda, że to miast w takiej sytuacji, że to właśnie mieszkańcy miast korzystają w jakiś sposób z tego, co się pojmuje jako tradycję ludową na wsi, to chyba jest przeciwnie właśnie, że to miasto właśnie wyznacza wzorce świętowania, czy wzorce konsumpcyjne dla mieszkańców wsi. To coraz częściej widzimy takie oto sytuacje, prawda, że no, graniczące z absurdem, prawda, że mieszkańcy wsi wyprawiają się do pobliskiego miasta, do hipermarketu zrobić przedświąteczne zakupy, co zdroworozsądkowo wydaje się o tyle dziwne, że przecież no, święta mają być no, obudowane na tych produktach, które są funkcją pracy na roli, a więc no, jednak troszkę innego kontekstu kulturowego. To, co sobie tu powiedzieliśmy, ma oczywiście służyć nie jako rodzaj encyklopedii, poradnika czy przewodnika po tym, jak należy prawidłowo świętować, ponieważ samo pojęcie prawidłowego świętowania no, można bardzo łatwo zakwestionować. Chciałbym, żebyśmy sobie przede wszystkim uświadomili to, jak bogata czy jak różnorodna jest tradycja polska, z jakich bardzo różnych wzorców się składa i także jak te wzorce funkcjonują w kontekście kultury współczesnej, jak są przetwarzane, jak kultura to nie jest stały twór, jak się wydaje niektórym publicystom, którzy mówią o wartościach prapolskich czy pradziejowych. To jest proces dynamiczny, ciągłego przekształcania się, ciągłego nadawania nowych znaczeń tym samym gestom, tym samym wartościom, dobudowywania nowych wartości, zaniechania pamięci o pewnych innych aspektach rzeczywistości kulturowej. No i chciałbym, żebyśmy takim właśnie to akcentem nasze spotkanie zakończyli. Święta mają służyć nam tu wszystkim, żebyśmy przypominali sobie o istnieniu siebie nawzajem, żebyśmy pamiętali o drugim człowieku, że to jest, to ma nas otworzyć na drugiego człowieka, a nie stać się sztuką samą w sobie i okazją do otrzymania prezentu.